O ku... Cześć widzowie. Dzisiaj robimy taki odcinek z jazdy po szkole. Aktualnie jestem na naszym dropie, którego skończyliśmy ostatnio. No, sytuacja jest taka, że jak wjechał na to nasz kolega, który razem z rowerem waży ponad 100 kg, to konstrukcja się delikatnie osunęła do przodu, jak zahamował bardzo mocno na niej na górze. Ale została zrobiona podpórka i będę musiał tam dosypać trochę ziemi na najazd, bo się zrobiła taka przerwa mała od najazdu do samej kładki. No i jak to naprawię, to idę się wczuć na hopkach na dół i przyjdę tutaj to skoczyć. Jak na razie jestem sam, ale gdzieś za niecałą godzinę przyjedzie mechanik, bo to nie jest jakoś ogromne. To jest tylko kwestia wyczucia prędkości. Skręciłem zawieszenie mocno. Dobra, trochę pozmieniałem ustawienia zawieszenia. Przód ten trochę sztywniej. Chociaż i tak jest dość miękko. 30% zamknąłem w ten sposób, no. Więc i tak jest dość miękko. Ale mam dwa tokeny, więc jest progresywnie, więc go nie zamykam. Dobra, trochę za daleko teraz. Dobra, skoczymy sobie z czarkiem Road Gapa. On już tam idzie do góry. Ja mu tutaj popilnuję, żeby nikt mu nie wyszedł. Potem on mi. I zobaczymy, czy jeszcze jeden skok na roadzie. Idziemy już na dropa, czy od razu na dropa. Trochę się stresuję. Próbuję jeszcze raz. Dobra widzowie, jesteśmy już na dropie. Stąd gdzieś. Ja się wybiję jak Mikołaj, ze środka. I tutaj, nie? Chociaż nie wiem, czy to... Coś takiego bardziej. No coś takiego, nie? Kurwa, jakim ty szlaczkiem pojechałeś? Tak? Dobra. Idę sobie zjechać po lądowaniu. O, to próbujesz? No, mam je spróbować, bo po to tu jestem. Dawaj. Dole. Ja pier... Żyjesz? Tak. Kurwa. Ale nie do... No w ch... To jest kaseta i ten, to wszystko okej. Podejście drugie. Czyli tylko się odpycham stąd. Z tego miejsca ci stoisz, dajesz takie 1/4 korby, żeby się odepchnąć i jedziesz w dół. Dobra. Yo! Kurwa. Dzięki widzowie za oglądanie. Wbijcie do mechanika. Zobaczcie jego perspektywę z dzisiejszego filmu. A jutro może, jak się zgadamy,
to może szybowcowa i killer drop. Ole mnie wybiło z tego.